wszystkim najważniejsza rzecz, jaka tutaj się wydarzyła w Częstochowie, to to, że ten projekt na nowo jest pokazywany razem, czyli Kieślowski, Wajda, Morgenstern. Ja tak w dowcipie troszeczkę mówię, o to jest trzech tenorów polskiego kina. Ten projekt na nowo nigdy nie był pomyślany, żeby go w ten sposób pokazywać. To jest pomysł pani dyrektor. Kilka dobrych lat wcześniej miałem tutaj wystawę na 40-lecie, gdzie pani dyrektor wymyśliła, żeby każdy rok ilustrować jednym plakatem. Dla artysty jest to dosyć trudna sytuacja, szczególnie jak się tych plakatów w danym roku robi ponad setkę. Natomiast Kieślowski na nowo to był projekt, który był dedykowany Krzysztofowi Kieślowskiemu jako pewnego rodzaju podziękowanie za to, co się wydarzyło między nami, za to, kim on był dla mnie. Była rocznica śmierci zupełnie niepotrzebnej, przedwczesnej Krzysztofa. I pomyślałem, że może zrobię na nowo kilka plakatów, które już kiedyś robiłem, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale robiłem wszystkie plakaty poza blizną do fabuł Krzysztofa Kieślowskiego i nie pamiętam, chyba Irena Szczałkowska właśnie, która bardzo intensywnie nas kiedyś przedstawiała sobie i czuwała nad naszymi relacjami, powiedziała, może byś zrobił wszystko. Rzeczywiście wtedy na nowo obejrzałem dokumenty, niektóre po raz pierwszy, na nowo cały dekalog, którego nigdy wcześniej nie widziałem, na nowo te fabuły, które już kiedyś robiłem i odkryłem na nowo, że mając 20 kilka lat, a 60, zupełnie inaczej się odbiera poszczególne tematy. Zupełnie inaczej odczytałem filmy Krzysztofa już jako osoba dorosła i z innym doświadczeniem. I ten projekt bardzo fajnie zaiskrzył, bo ja go pokazywałem w wielu miastach, pokazywałem go na festiwalach. I pamiętam takie spotkanie z młodymi ludźmi w kinie Atlantic. Zaczęliśmy rozmawiać o tych plakatach i okazało się, że oni zupełnie inaczej odczytują te plakaty, że oni, na przykład im się strasznie podobają te plakaty, które mnie akurat tak nie kręciły, bo może mnie bardziej kręcił przypadek, może bardziej krótki film o miłości czy o zabijaniu, a ich kręciły bardzo te dokumenty, etiudy, bardzo gdzieś tam im na wyobraźnię działały. Drugi projekt, i to się zakończyło, drugi projekt powstał w pandemii, bo przez pandemię no, trochę byłem jak tygrys w klatce, z racji wieku zostałem, że tak powiem, zamknięty w domu przez mojego przyjaciela lekarza i moją żonę, którzy stwierdzili, że w grupie ryzyka nie ma co ryzykować. Wszyscy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co to jest COVID i jak to się je. Natomiast ja cierpiałem na to, że nie miałem tego kontaktu raz ze sztuką, z zamówieniami, z ludźmi, ze wstawami, ze wszystkim. I znowu gdzieś przeczytałem, że za rok, dwa będzie bardzo okrągła rocznica śmierci Andrzeja Wajdy i urodzin Andrzeja Wajdy w tym samym terminie. I pomyślałem, że może zmierzę się z tym projektem. Oczywiście znowu, zamiast najpierw sprawdzić, ile Andrzej zrobił filmów, to podszedłem do tego zbiegu. Okazało się, że filmów jest 60. I musiałem to zrobić w ciągu 2 lat. Moja żona, która jest bardzo klarowną osobą, powiedziała, czy podzieliłeś sobie to na miesiące? No wyszło 4 plakaty miesięcznie. Zrobiłem to znacznie wcześniej, bo właśnie pandemia trwała znacznie dłużej. I dopiero Wajda uzmysłowił mi, jak silne są to projekty, że to są projekty edukacyjne. Dzięki takiej obecności na wystawie widz może zapoznać się z całą twórczością, a dzięki ściągawkom, które jest, może też poznać, jak ta twórczość wyglądała, co było dokumentem, co było etiudą, co było fabułą. Te ściągawki bardzo się przydały. Ludzie teraz patrzą, jak właśnie widzowie oglądają ściągawkę Krzysztofa Kieślowskiego i to rzeczywiście pozwala ogarnąć tę twórczość. I myślę, że każda osoba, która wychodzi z takiej wystawy, jest jakby wielkim znawcą danego reżysera, bo przeciętny Polak, przeciętny konsument kultury naprawdę potrafi wymienić 10 tytułów Andrzeja Wajdy i to się na tym kończy. Ale proszę się nie stresować, ponieważ fachowcy z dziedziny kinematografii dochodzili do 15. A potem powstał najnowszy projekt, czyli Morgenstern na nowo, już na zasadzie takiej, że krytycy, widzowie, przyjaciele zaczęli mówić, co będzie następne. Miał być Bareja, ale chcąc zrobić i przyjemność, i złożyć hołd Kubie, zrobić przyjemność jego żonie, tak jak to było z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą, której projekt Wajda Nowa naprawdę miała dużą frajdę z tego, że robiliśmy ten projekt.
to powstał właśnie projekt Morgenstern na nowo. Niewielki w stosunku do tamtych dwóch, bo 20 filmów, ale gdy weźmiemy pod uwagę, że tam było wiele seriali, czyli Kolumbowie, Stawka większa niż życie, czy Polskie drogi, to tych filmów jest znacznie więcej. Myślę, że tam grubo ponad 40 będzie. Ale na wystawie to było niewiele i wtedy poprosiłem dyrektora Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, żeby pomógł mi skonstruować coś w rodzaju takiej podróży po twórczości Morgensterna. I to jest na razie jedyna wystawa, do której jest dołączony suplement taki archiwalny. Tam są zdjęcia, notatki, różne wspomnienia. To bardzo ciekawie się ogląda. Także te trzy wystawy na jednej wystawie i na pewno w planach następne. Mogę od razu zdradzić. Zastanawiamy się, czy będę robił Hasa, który prawdopodobnie będzie w przyszłym roku ogłoszony rok Hasa, ale może Janusza Majewskiego, do którego mnie ciągnie, bo robiliśmy tyle razem wspólnych rzeczy i gdy Janusz powiedział, że idzie na badania do szpitala, nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. Jeżeli chodzi o podejście na nowo do filmu, który się robiło, to jest to dosyć proste, ponieważ oglądam go tak zupełnie na nowo. Ja nie patrzę na to, co zrobiłem, ponieważ mam inne doświadczenie, inne przeżycia, jestem innym człowiekiem i każdy film oglądany, to też było odkrycie przy tym projekcie, każdy film oglądany w momencie, jak się ma 20 kilka lat, a większość z tych filmów robiłem w wieku między 20 kilka a 30, każdy z nich oglądany w momencie, kiedy się już grubo jest po 60, kiedy ma się inne doświadczenia, inne skojarzenia, inne przeżycia i też jest inne społeczeństwo, to kończy się zupełnie inną grafiką. Te grafiki są też nie robione dla moich rówieśników. Nie są robione nawet dla osób troszeczkę ode mnie młodszych. One są robione dla tak naprawdę młodych ludzi, którzy powinni zainteresować się polską kinematografią i tu jest moja wielka porażka, ponieważ okazało się, że co z tego, że ja to zrobię, jeżeli nawet zainteresowani widzowie, którzy bardzo by chcieli zobaczyć te filmy, nie mają takiej możliwości. Jedynym całkowicie dostępnym zestawem filmów jest Krzysztof Kieślowski, który na YouTubie ma pełną swoją filmografię, natomiast ani Wajda, ani Morgenstern nie jest do obejrzenia. Ludzie mnie pytają, a czy pan oglądał to, jak pan robił? No, ja jestem grafikiem, który podjął wiele lat temu decyzję, że jestem grafikiem do wynajęcia, czyli ktoś mnie wynajmuje, żebym skomentował, czy to spektakl teatralny, czy wydarzenie, czy film. Nie mogę tego zawodu wykonywać, będąc nieuczciwym, czyli na przykład nie oglądam filmu i coś tam sobie wymyślam. Nie, to nie jest robienie coś takiego, jak czasami też wiem, że ktoś czyta tytuł książki i do niej robi okładkę. To jest autentycznie sytuacja taka, która wiąże się z oglądaniem tego wszystkiego. Mimo, że widziałem te filmy, szczególnie jeżeli mówimy o filmach Kieślowskiego, to tak jak powiedziałem, to była zupełnie inna sytuacja, przeglądając je na nowo. Też jest też ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy jakby podchodzi się do takiego filmu, który już się wcześniej widziało, to jest też takie pewne, kurczę, ale może coś i rzeczywiście tam się znajduje nowe rzeczy. Natomiast oczywiście było pełno, nawet bardzo dużo filmów, które widziałem po raz pierwszy, ale były też takie filmy jak Przygoda w terenie w projekcie Morgenstern na nowo, który, można powiedzieć, śledziłem przez miesiące, odkopywałem przez miesiące i na końcu się udało w ostatniej chwili go uratować i pokazać, także teraz jest, można powiedzieć, dostępny cyfrowo, a groziło mu utracenie. W momencie, kiedy mi się film nie podoba, czy to ma przełożenie na... Powiem, że nie, bo ja jestem po to, żeby zwrócić waszą uwagę, widza uwagę. I ja zrobię wszystko, żeby temu filmowi pomóc. To nie jest tak, że ja... To Krzysztof Kieślowski, dobrze, że jesteśmy akurat na tle jego projektu, Krzysztof Kieślowski mi powiedział, że wiesz, Andrzej, ty możesz mi pomóc albo zaszkodzić. Ja mówię, Krzysiu, jak mogę ci zaszkodzić? Ja tobie? A on mówi, tak, bo jak zrobisz zły plakat, no to widz spojrzy na to i powie, aha, pewnie słaby film i słaby plakat.
nie mogę sobie na to pozwolić. Ja zawsze staram się swoją pracą jak najbardziej pomóc reżyserowi i filmowi, żebyście Państwo go zauważyli. A to, czy pójdziecie do kina, czy zobaczycie to i czy potem wyciągniecie z tego wnioski, to już jest nie moja robota. Andrzej Pongowski ze swoimi plakatami powraca do Częstochowy, ale w 2018 roku mieliśmy okazję gościć go w bardzo specyficznej wystawie, kiedy galeria obchodziła swoje 40-lecie. I Andrzej, mimo że nie robi wystaw retrospektywnych, pokazał 40 plakatów, ponieważ również obchodził 40-lecie pracy twórczej. A teraz pokazujemy zupełnie inną wystawę. Kieślowski, Morgenstern, Wajda na nowo. To ogrom pracy i filmów, które musiał obejrzeć na nowo, aby móc podsumować zawartość tych filmów, które bardzo dobrze znamy, na nowo, nową grafiką, odświeżoną. To jest nowe spojrzenie człowieka mającego już bardzo duże doświadczenie życiowe, również artystyczne, aby do tych filmów podejść zupełnie w indywidualny sposób. Miejska Galeria Sztuki pokazuje ten projekt całościowo, a tworzenie go odbywało się partiami i z pewnością część publiczności i wielbicieli plakatów Andrzeja Pongowskiego zna tę wystawę, ale Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie jako jedyna pokazuje ten projekt całościowo. 125 plakatów na dwóch salach galerii gości kolorowo, treściwie i z opowieścią o wybitnych reżyserach i kinematografii polskiej. Zbiega się to oczywiście z 35-leciem naszego kina studyjnego OKF, który zaprasza podczas trwania wystawy Pongowskiego na filmy tych reżyserów. Andrzej Pongowski lubi Częstochowę, wraca, ponieważ jest tutaj bardzo dobrze odbierany. Wielbiciele jeżdżą za Andrzejem Pongowskim po całej Polsce, można powiedzieć po całym świecie, a mnie jako szefowej tej galerii jest mi niezmiernie miło gościć właśnie jego zwolenników w tej galerii, w centrum Częstochowy.